czekacie, kochani, na czytaniu z kart Tarota, na taki balans, równowagę kosmicznych energii kobiecej yin i męskiej yang. To są takie przeciwstawne, ale uzupełniające się bardzo energie. To jest tak jak, nie wiem, wdech i wydech, dzień i noc. I mamy pomieszanie w sobie tych energii. I staramy się utrzymać oczywiście równowagę pomiędzy tym aspektem żeńskim natury w sobie, który przejawia się taką wiernością, uległością wobec życia. To jest żywioł wody, która przybiera kształt jak gdyby naczynia, w które jest wlewana. I to jest również żywioł ziemi. To jest macierzyństwo, to jest to otulenie naszej matki Gai. I jest też żywioł yang, energia męska. To jest aktywność, kreacja. To jest żywioł powietrza, to jest ogień. I tak jak energia żeńska kojarzy nam się z księżycem, tak męska ze słońcem. I oczywiście te wszystkie energie współdziałają ze sobą, wymieniają się, wzajemnie na siebie oddziaływują. I ma to też przełożenie na płeć, na podział na mężczyzn i kobiety. Choć nie jest to takie proste, jak o tym myślimy, bo przecież kobiety są kreatywne, ogniste właśnie, a bywają mężczyźni, którzy mają w sobie naturę wody. Więc to jest dużo bardziej skomplikowane. Aczkolwiek to czytanie będzie służyło temu, żeby sobie spojrzeć w swoje energie i też w energię takich szczególnych relacji, które współtworzymy. Mówię tutaj o relacjach bliźniaczych płomieni, bratnich dusz. To są relacje, które są wobec nas bardzo wymagające, dużo nas uczą, mają szczególne zadanie na naszej drodze ku ewolucji, ku doskonaleniu naszych dusz. I zazwyczaj na takie relacje, takie związki nasze dusze umawiają się wcześniej, wyznaczając sobie jakieś określone zadania, żeby coś w sobie pokonać, żeby coś ulepszyć. I choć jest takie przekonanie w nas, że to wyjątkowość tych relacji polega na takim ognistym spotkaniu i happy endzie, to jest to bardzo dalekie od prawdy. To są relacje, które wymagają od nas, a zwłaszcza relacje bliźniaczych płomieni, dużo pracy. To jest skomplikowana relacja, która często rodzi łzy, cierpienie. I jako takie nie za każdym razem muszą się spotkać i żyć w unii i być szczęśliwymi. To są relacje, które przede wszystkim mają doświadczać. Mają o czymś przypominać. Właśnie poprzez takie szczególne oddziaływanie. I karty, które widzicie, ułożone są w takich dwóch piramidach. Po lewej stronie jest to yin, po prawej yang. I będziemy omawiać energię właśnie żeńską i męską w powiązaniu ze sobą, w odniesieniu do siebie, bo w tych czytaniach prywatnych bardzo dużo mam wśród Was właśnie takich niezwykłych relacji, które są trudne, które wymagają bardzo dużo cierpliwości i takiego wsparcia z zewnątrz, żeby właśnie wytrwać w tej cierpliwości, bo to czasami trwa bardzo długo. Czasami te spotkania są z tą drugą stroną krótkie.
te okresy separacji są bardzo długie i trudno jest poradzić sobie bez zwątpień, bez takiego niepokoju. I mam nadzieję właśnie, że to czytanie, które będzie się ukazywać cyklicznie, będzie dla Was takim właśnie podparciem, wsparciem i wiedzą, co się dzieje po tej drugiej stronie, jak zbalansować te energie, bo oczywiście jedna na drugą ma ogromny wpływ. I całe to czytanie zacznę od tej piramidy z energią Yin, gdzie tutaj jest takie oczekiwanie na coś. Czuję też taką labilność emocjonalną, taką trochę może niemoc. Pokazuje się też karta wieży, mówiąca, że no coś się Wam zawala, coś idzie nie tak. I być może to jest jakaś więź, która była dla Was ważna, więź z innymi, jakieś rodzinne sytuacje, bo jest karta 10 pentakli. Tutaj coś się zmienia w Waszym życiu i Wy dokonujecie jakiegoś wyboru. I to nie jest wybór łatwy, bo tutaj potrzeba jest takiej dużej siły wewnętrznej, takiej wytrwałości, takiej właśnie cierpliwości, o której tutaj mówiłam na wstępie. Ale to wszystko zmierza ku otwarciu się na energię męską. Bo kończycie to czytanie słońcem. To jest właśnie specyfika energii tej yang. Natomiast w energii męskiej jest dużo działania, żeby coś ustabilizować, żeby coś uspokoić, żeby był przepływ materii, więc jest tutaj praca nad materią. I jest smutek, żal, jest może zamknięcie na uczucia, jest takie zmrożenie. Jest też praca duchowa nad sobą, jest być może taka chęć uzdrowienia czegoś w sobie, żeby móc wyjść do świata w jakiś nowy sposób, z nowym pomysłem, bo całość czytania kończy karta Asa Miecza. I może właśnie zacznijmy od tych końcowych kart to czytanie. To Słońce i ten As Mieczy mówią o takim otwarciu na coś nowego. Myślę, że w tej energii żeńskiej następuje takie rozświetlenie jakimś pomysłem, który wyjdzie z inicjatywy właśnie tego yang, tego Waszego bliźniaczego płomienia w tej wersji męskiej. Ewentualnie tutaj może być wspólny pomysł, wspólna jakaś wizja, bo to Słońce to jest też kreowanie, to jest tworzenie właśnie. Myślę też, że tutaj obie karty mówią o jakiejś prawdzie. Być może o porozumieniu się w celu wyjaśnienia czegoś, które jest możliwe dzięki temu, że aspekt żeński jest taki wytrwały i cierpliwy i wierny swoim ideom, zasadom. Bo zobaczcie, jest tutaj karta 9 buław. To jest właśnie pilnowanie czegoś, co jest dla nas ważne, nie opuszczanie stanowiska, pomimo że wali się na Was świat, bo macie też kartę wieży. Tutaj mówię do aspektu żeńskiego, do energii żeńskiej, która właśnie jest cierpliwa, pomimo że coś zawala się, jest coś inaczej niż myślicie. Być może pod wpływem jakichś emocji, bo o tym mówi rycerz kielichów. On zaczął to czytanie po stronie żeńskiej energii. Oznacza taką niestabilność emocjonalną, dużą emocjonalność.
dużą reakcję, być może niewspółmierną do tego, co tam się wydarza. Być może wydarza się coś w Waszej rodzinie, coś w tych powiązaniach pomiędzy Wami a światem. Może to jest taki troszeczkę przerost tej Waszej reakcji na to, co się dzieje, bo myślę, że za chwilę wyspokoicie emocje, zaczniecie, patrząc głębiej w siebie, upatrywać w tym, co się dzieje na zewnątrz Was, jakiegoś celu właśnie, bo Wy wiecie, że ta relacja, w której współuczestniczycie, jest tak ważna dla Waszego rozwoju, że zaczynacie patrzeć na to w taki kosmiczny sposób i umiecie czekać, umiecie wytrwać. I właśnie to otwiera Was na nowe pomysły, na nowe zdarzenia. I z tej wieży wychodzicie właśnie w kartę Słońca, która jest tutaj zamykającą to czytanie. I może popatrzmy na te dwie energie, na tę wieżę i na to Słońce. Wieża to jest energia Marsa. To przychodzi z zewnątrz. To coś, czego nie umiecie przewidzieć, coś, co Was zaskakuje, ale coś dla Was otwiera. Bo zobaczcie, jak w tej karcie Słońca jesteście szczęśliwi. To jest taka radość życia. To jest jakieś olśnienie, dostrzeżenie czegoś. Być może właśnie ten piorun, który jest w tej wieży, on Wam coś rozjaśnia, on Wam coś pokazuje. Też może tak być, że jakieś drobne rzeczy zaczną Wam się nie układać, nie wychodzić, po to, żebyście zobaczyły, że trzeba dołożyć tej cierpliwości, tej swojej pracy, tej wytrwałości, żeby zauważyć tą swoją moc. I widzę tutaj też jakieś trudności, być może w układach partnerskich, rodzinnych. Tutaj prawdopodobnie określenie swoich uczuć będzie ważne. Tu będzie w ogóle określanie siebie, swoich potrzeb. Tu będzie budowanie pewności siebie. Tu będzie pokazywanie, manifestowanie tego, co w Was jest ważne. Tu będzie wychodzenie z roli ofiary, na którą spadają jakieś burze z nieba, do roli aktywnego przeciwstawienia się czemuś, do aktywnego współdziałania z wszechświatem dla swojego dobra, ale takie bardzo nastawione na spełnianie swoich potrzeb, na zauważenie siebie, na takie docenienie siebie. I tylko w taki sposób można zrównoważyć tą energię męską i żeńską, bo one współpracują ze sobą. To, co się dzieje w Was, w tych ważnych relacjach, ma powiązanie z tym, co się dzieje u Waszego bliźniaczego płomienia czy bratniej duszy. Bo jesteście ze sobą powiązani energetycznie i pracując nad sobą, współdziałacie, pomagacie sobie nawzajem. Więc im bardziej tutaj strona żeńska wychodzi z roli ofiary, tym bardziej daje szansę na uzdrowienie tego, co jest po stronie męskiej, co jest trudne. A tutaj widzimy emocjonalny ból, zamknięcie. Bo może spójrzmy teraz na to, co jest w energii męskiej, jakie tutaj są problemy. Tutaj mówiłam, jest skupienie duże na działaniu, nad pracą, nad materią, nad przepływem energii, w ogóle na uruchomieniu tego przepływu, na skoncentrowaniu się w ogóle na tym, że ten przepływ jest potrzebny, że uczucia są ważne. Żeby to otworzyć, to właśnie trzeba to uzdrowić.
zaakceptować, że te uczucia są. I z tym ma problem aspekt męski, ta energia męska. Ale myślę, że właśnie taka wspomagana pracą, którą robi energia żeńska, to będzie łatwiej właśnie pokonywać te wszystkie problemy. Tutaj potrzebna jest w energii męskiej wiara. Wiara w miłość, wiara w sens, wiara we wszystko, bo ja tutaj czuję, że to właśnie wiara została w jakiś sposób utracona. Myślę, że jakieś przeciwności były przyczyną, być może, nie wiem, jakieś trudności w sferze i materii, bądź może choroba, bo jest tutaj karta uzdrawiania czterech mieczy, która często mówi o jakimś długotrwałym chorowaniu, więc być może, że właśnie tutaj ta wiara została nadszarpnięta. Tutaj są zmrożone uczucia. Zobaczcie, 5 kielichów. Tutaj w ogóle jest mróz. Tutaj jest lód. Tu jest serce zamknięte. Tutaj jest potrzeba właśnie uzdrowienia, otworzenia się. Tu potrzeba jest zobaczenia tego słońca, które będzie reprezentować energia żeńska. I właśnie wszystko to, co robi energia żeńska, ma ogromne znaczenie dla tej równowagi, dla tego balansu, do którego dochodzi energia męska. I tutaj w tej męskiej energii jest wielka potrzeba równowagi i wielka praca nad tą równowagą. Myślę, że jakieś problemy, które były, zaczynają przechodzić już do przeszłości. Tutaj coś zaczyna się układać. Tutaj to, czego brakowało w tej energii, tego poczucia może właśnie sukcesu, teraz przychodzi. Przez to, że właśnie ta aktywność nie ustaje. Tutaj energia męska aktywnie stara się zabezpieczyć, stara się stworzyć jakieś podstawy, bo są cztery buławy. I te 6 denarów, które mówi o przepływie, właśnie o jakimś dostatku, o czymś, na co czekaliście, to właśnie może się wydarzyć przez to, że jest ta cierpliwość, że jest to działanie nieustające, że jest ta myśl o zabezpieczeniu. Zaczyna się to układać. To jest tak, jakby taka zadaniowość była tutaj odpowiedzią na jakieś problemy, że wyznaczacie po stronie męskiej sobie jakieś takie zadania, krótkie odcinki i po prostu skoncentrujecie się na tym, co dzisiaj, co jutro, co następnego jeszcze dnia. I uruchamiacie właśnie ten przepływ, bo za każdym razem, jak jest jakiś krótki odcinek do przebycia, jakieś małe rzeczy do zrobienia, to łatwiej jest o ten sukces, a jeden sukces nakręca następny sukces. I w ten sposób ta energia właśnie się uruchamia, zaczyna płynąć, a wy po stronie męskiej odzyskujecie powoli właśnie tą wiarę. Bo tutaj popatrzcie na kartę papieża i na te 4 miecze. To jest szukanie rozwiązań, to jest patrzenie w niebo, to jest szukanie sensu. To jest poczucie ufności, to jest odzyskiwanie wiary. Dzięki właśnie tym małym sukcesom zaczynacie znowu iść do góry. Jeszcze dużo jest przed wami, ale też być może po drodze napotykacie na swojego mistrza, na kogoś, kto wam wskazuje ścieżkę, kto pomaga, kto otacza opieką, kto daje radę. I jesteście wtedy, droga energia męska, skora do tego, żeby dać sobie szansę, żeby jednak pomimo zdarzeń z przeszłości, pomimo tego, co jest naokoło, całego systemu, który może jest skostniały i nie przystaje do waszej chęci zmian, do tego, co zaplanowaliście sobie właśnie w tym planie duszy, razem ze swoją bratnią duszą, razem ze swoim bliźniaczym płomieniem być może,
że to wszystko w Was tak się odnawia, ta pamięć tego, co powinniście, na co jesteście tutaj przeznaczeni, co chcielibyście w tym wcieleniu uzyskać, to zaczynacie do tego podchodzić z takim spokojem. Macie takie kosmiczne spojrzenie, takie z góry na całą sprawę. I wtedy dostrzegacie, to właśnie tak widać jest w tych czterech mieczach, ten wyższy sens, to do Was tak dociera. Macie olśnienie, które właściwie jest takie od wewnątrz Was. Takie olśnienie zobaczenia czegoś bardzo istotnego. I to daje Wam pomysł. To jest właśnie ten as mieczy, to jest ta prawda, którą dostrzegacie i za którą idziecie. To jest takie odnowienie, to jest właśnie to uzdrowienie, to jest ta nowa prawda, to nowe poczucie sensu. To jest jakby przypomnienie sobie tego sensu, o którym już wcześniej wiedzieliście, ale właśnie te wszystkie przypadki, te wszystkie zdarzenia, które są po drodze, takie trudne, one nas wybijają z rytmu. I tutaj też widzę takie współdziałanie, balansowanie się energii po stronie żeńskiej i męskiej, bo zauważcie, że z jednej strony jest cierpliwość i czekanie na to uzdrowienie po stronie męskiej. Dzięki temu czasowi, który energia żeńska dała męskiej, to teraz ta męska zaczyna odzyskiwać materialnie swój przepływ i zaczyna kreować to poczucie bezpieczeństwa, bo są te cztery buławy i zaczyna mieć nowy pomysł. Może popatrzmy teraz znowu na wszystkie karty razem, bo one tutaj współgrają, współdziałają. I czuję, że tutaj ten przypływ nadziei i poczucia sensu w tej energii męskiej bierze swoje źródło w tym, że energia żeńska jest cierpliwa i jest taka pełna otwarcia, pełna radości, jest takim światłem, taką prawdą, taką czystością, którą energia męska zauważa. I właściwie myślę, że tutaj mistrzem dla tej energii męskiej może być właśnie to, co się dzieje po stronie tej energii żeńskiej. I wzajemnie. To, że tutaj rodzi się jakiś nowy pomysł, że zaczyna być przepływ w energii męskiej, to też mobilizuje energię żeńską, że warto czekać. Ale nie takim biernym czekaniem, wypatrywaniem czegoś z naciskiem na właśnie na to czekam, oczekuję, tylko wręcz przeciwnie, to jest otwarcie, ale jednocześnie jest robota, konkretna, zadaniowość też po tej stronie żeńskiej. Praca nad sobą, nad swoją pewnością siebie. Poprzez pokonywanie konkretnych trudności, nie załamywanie się przed piętrzącymi się jakimiś tam problemami, tylko właśnie stawianie im czoła, i bycie takim wiernym, wiernym swoim zasadom, wiernym sobie i budowaniem dzięki tej wierności swojej mocy. Mocy tego światła, tego słońca. I może jeszcze raz powróćmy do tego wyniku czytania, do tego słońca i do tego asa mieczy. Myślę, że tutaj jest wyjaśnienie, komunikacja. Tutaj jest coś, co rozpromienia Was oboje, co buduje w ogóle płaszczyznę do
porozumienia. Tutaj jest nowy pomysł na coś, co może będziecie wspólnie dalej mogli robić. Być może, że tutaj jest też świadomość po stronie jednej i drugiej, taka głębsza świadomość tego, jak jesteście spójni, jak jesteście dla siebie ważni, jak ta równowaga pomiędzy wami zależy od tych wzajemnych działań, od wzajemnych przepracowań. Oczywiście nie u wszystkich par bliźniaczych płomieni czy bliźniaczych dusz będzie to tak samo, ale myślę, że tutaj ta energia się coraz bardziej równoważy i coraz bardziej jesteście świadomi tego, jak wasza praca, wasza konkretna, taka codzienna nad sobą daje efekty też po drugiej stronie. Jak pomaga ta wasza energia, ta uzdrowiona, ta właśnie pełna cierpliwości, prawdy i słońca w tym uzdrawianiu w energii męskiej. Jak to uzdrawianie w energii męskiej ma wpływ na pewność siebie i to czekanie cierpliwe w energii żeńskiej. Więc reasumując, najbliższy czas jest bardzo ciekawy, bo wszelkie wydarzenia, które będą tutaj się działy, dają wam taką wykładnię waszej mocy, waszego otwarcia na to, żeby pokonywać wszystko, żeby absolutnie się nie załamywać, tylko wytrwać, dawać czemuś szansę, dawać sobie zaufanie. I tutaj jest też nowa myśl, nowa chęć do działania. Tutaj rodzi się w ogóle chęć i świadomość, że to razem ma jakieś szczególne znaczenie po obu stronach. I mam nadzieję, że to czytanie w czymś wam pomogło. Bardzo proszę o komentarze, czy w ogóle satysfakcjonuje was. Napiszcie, czego ewentualnie byście chcieli, czego brakuje w tych czytaniach, na co zwrócić mam uwagę, żeby było to dla was jak najlepszą wskazówką i pomocą. Wszystkiego dobrego, kochani, i do usłyszenia.